Znowu jesteśmy w drodze i znowu przekraczamy granicę. Nie tylko tą na mapie, ale również granicę pomiędzy tworzeniem a niszczeniem. Pomiędzy zabawą a niebezpieczeństwem. Pomiędzy grą a przestępstwem. Rosyjska ruletka. Zmienia się rozstaw torów. Tu zaczyna się prawdziwa granica między wschodem a zachodem. Wygląda, jakby czas po tej stronie zatrzymał się w miejscu parę ładnych lat temu. Tymczasem dojeżdżamy do Mińska. Stolica Białorusi wyróżnia się na tle pozostałych miast. McDonald's dotarł tu już przed nami. Metro. Aż ciężko uwierzyć, że naszym sąsiadem jest państwo o ustroju totalitarnym. Znajomy zapach roztacza się po całej stacji. Zapach metra. Czuć, jakby 750 V unosiło się w powietrzu. A to towarzysz Lenin. Był wszędzie tam, gdzie podążaliśmy. Zaczynamy naszą grę od jazdy metrem. Linia. Jedna po drugiej, od początku do końca. Różni ludzie przemieszani ze sobą stoją, siedzą, jeden obok drugiego. Jedni żebrzą, jedni pracują, a inni po prostu jadą. Nie ma tylko tych bogatych. Oni są u góry w swoich drogich samochodach i luksusowych mieszkaniach. Nie schodzą do metra. Jedyną orientacją jest mapa systemu. Sieć przenikających się linii. To jest nasza plansza, na której ustalamy strategię i dalsze ruchy. Subway here.
Zwracamy teraz z komisariatu. Tym razem bez konsekwencji. Dostaliśmy ostrzeżenie. Okazuje się, że mimo tej pozornej dezorganizacji ktoś jednak nie śpi i czuwa. Po prawie nazistowskim przesłuchaniu w siedzibie dowodzenia mińskiej metropolii nie czujemy się już tak pewnie. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Wystarczy czegoś tylko mocno chcieć i twardo to sobie postanowić. Decydujemy się pozostać w grze. Stawka rośnie. Ciekawe, ile razy jeszcze może zadziałać tłumaczenie się, że szukaliśmy toalety. Tonight we're here and we will go right there. Mm-hmm. This is the point. Jedną z najgorszych rzeczy, które może się przytrafić, jest to, gdy budzi cię policja. Stojący nad tobą faceci, ubrani w garnitury, każący ci się ubierać. Zastanawiasz się, czy to jeszcze sen i bardzo chciałbyś się z niego obudzić. Powtórka, jesteśmy przed komisariatem. Znowu. Następne ostrzeżenie albo głupi fart. Można było to przewidzieć. Kierowca metra zobaczył nas filmujących kamerą i skojarzyli obydwie akcje. Zabrali nam taśmy z panelami w trafiku, ale na szczęście udało nam się ukryć te z akcjami. Jedziemy dalej. Przed nami następna próba, następne wyzwanie, następna gra. Железная дорога. Miasto wielkich kontrastów. Przepych i bogactwo są przemieszane z biedą i ubóstwem.
Покажу вам удостоверение. Пожалуйста. Покажу вам удостоверение. Бывший капитан авиации. Министерство внутренних дел. Увидели, да? А что сделаешь? Жить надо. Znajomo tutaj, ale z drugiej strony zupełnie inaczej. Wszędzie widać ślady przeszłości. Sierp i młot to piętno minionej epoki, które jest wyryte głęboko w społeczeństwie i w architekturze stolicy. Jednym z najlepiej zachowanych muzeów jest metro. Kupujesz bilet, wsiadasz do wagonu i zaczynasz zwiedzanie. Metro jest sercem systemu, organem, bez którego cała metropolia nie mogłaby funkcjonować. Jadąc pod ziemią, tracisz orientację. Ruchome schody wypluwają cię na powierzchnię. Mamy wrażenie, jakbyśmy trafili w nieodpowiednie miejsce o niewłaściwej porze. Tunele metra to jeden wielki schron, który jest również monitorowany przez FSB, czyli dawne KGB. Ostatnie akcje terrorystyczne w Moskwie spowodowały jeszcze większą ochronę, a metro stało się jeszcze bardziej strzeżone niż dotychczas. Mr. Putin promised to crush their resistance. But the Kremlin has promised that many times before, and so far it's been unable to win its war on terror, Moscow. Thank you.
rosyjska ruletka przyciąga coraz więcej graczy. Rośnie nowe młode pokolenie kilkunastolatków, którzy zaczynają coraz bardziej orientować się w zasadach tej zabawy. Łowców adrenaliny przebywa, a władzom bardzo się nie podoba, kiedy ich system wymyka się spod kontroli. Zaczynają zakładać sensory, kamery, stawiają nowe płoty i druty kolczaste. Im więcej przeszkód, tym więcej chętnych do ich łamania. Nie ma rzeczy niemożliwych i zawsze znajdzie się moment, w którym nie będą patrzyli na monitory kamer. Stres schodzi najlepiej przy browarze z Baltika. Thank you.
Jesteśmy na Ukrainie. Mimo to czujemy się ciągle jak w jednym wielkim kraju, którym było kiedyś ZSRR. Ukraina jest podzielona na dwie części. Jedną, która chce iść w stronę zachodu i drugą, stojącą w miejscu przy swoich wschodnich korzeniach. Bardzo dużo podobieństw, tak samo jak i różnic. Podobnie wygląda również podziemie. Ten sam model wagonów metra i typowa architektura postsowieckich stacji. Zmieniamy miasto i zmieniamy system tak jak w grze. Rosyjska ruletka. Następny poziom Kijów. Misja metro. Czujemy satysfakcję, ale nie do końca. Nasze panele ponownie nie wyjechały na stację. Nie zawsze jednak można mieć wszystko w tak krótkim czasie. Nasza służba i opasna, i trudna. И на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так наша судьба для нас свобода. Thank you.
Już po wszystkim. Mimo to czujemy niedosyt. Plusem jest to, że mamy zdjęcia w odróżnieniu od Kijowa, gdzie wycofali nasz pociąg od razu do Bafu. Podróżowanie koleją po bloku byłego ZSRR jest bardzo specyficzne. Odległości między większymi miastami są bardzo duże, prawie jakbyś podróżował między stolicami Europy. Czego? Możecie mnie wskazać? Владимир. Владимир. Таня! Резорт северный запуски. Ага, хорошо. Как это дорог? Владимир? Prawie wszyscy są pijani, łącznie z obsługą pociągu. Zazwyczaj podróżni są bardzo gościnni i towarzyscy. Trzeba się tylko przyzwyczaić do tego, że jesteśmy w kraju, w którym wódkę pije się szklankami. Hey, you're alone? Little one second. I'm Russian, vodka. Oh, you could have come to us. Я сегодня пьяный в жопу. Ты сказала, твои нервы лопнут. Ты сказала, что не любишь меня. Ты сказала, я похож на свинья. Ты сказала, что... Zimno. Na ciężkim kacu dojeżdżamy do Niźnego Nowogrodu. Zaczynamy odczuwać odległość dzielącą nas od domu. Jesteśmy prawie na samym wschodnim krańcu Europy. Nie możemy się oprzeć wrażeniu, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to tak jakbyśmy oglądali ten sam schemat. Wszystkie z tych miast tworzą nierozerwalną całość. Jeden wielki system, którego przystankami są właśnie miasta z koleją podziemną. Następne miasto na naszej liście. Według starej dobrej zasady byłego ZSRR, każde miasto o liczbie mieszkańców ponad 250 tysięcy z niewystarczającą zdolnością przewozową naziemnych systemów musiało posiadać plany budowy metra. Między innymi dlatego jesteśmy tutaj. Алло,
чувство живости этому вагону очень даже прибавилось. I didn't see something like this. Это тупик. And this is a bomber. I think this is the end. Udało się. Zastanawiamy się tylko, jakie to miało znaczenie. Taki kawał świata przejechać tylko po to, żeby zrobić tą jedną kilkunastominutową akcję. Ta krótka chwila, kiedy udaje się użyć pociąg i zrobić zdjęcie. Następny haczyk do odznaczenia? Niezupełnie. Liczą się wspomnienia, ludzie, których poznaliśmy i miejsca, które zobaczyliśmy. Tak różne od tego, co może zobaczyć i doświadczyć zwykły turysta. Lekcja o nas samych i o naszych słabościach. Gra, którą będziemy pamiętali do końca życia i satysfakcja z tego, że zdobyliśmy się na odwagę, by zrealizować swoje plany. Myślę, że to jest nasza wygrana.